No ale dobra, trudno się mówi. Jestem z powrotem, zjadłem zupę, jest lepiej. Przy okazji chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy robią sobie swoje rzeczy i gdzieś tam z tyłu w tle mają odpalonego streama. Wiem, że jest więcej niż kilka takich osób. Więc niezależnie od tego, co robicie, mam nadzieję, że bawicie się nie najgorzej. Czy coś tutaj mogę sprzedać? Mogę sprzedać skórę, ale nie chcę. Jezu, gdzie się amunicja podziała? Dobra. Mamy to. Ktoś powiedział, żebym pokazał ubrania, jakie są. Moja postać wygląda tak. Tam jeszcze są różne stroje oczywiście, inne. Ale one mnie nie kręcą tak bardzo. To, co mam, jestem zadowolony. Ten wygląda ciekawie. Rany boskie. Aż taki, bo to jest z Far Cry'a 3 chyba. I dobra, zmierzamy dalej. Co my tu mamy? Tu jest diamencik, więc koniecznie trzeba by to odwiedzić. Skrzynka preperska. Wieża obserwacyjna Harrisona. Wydaje mi się, że jak wejdę na wieżę obserwacyjną, to potem będę mógł zejść tutaj w dół w kierunku skrzynki preperskiej. To może być najciekawszy ten. Zamówimy sobie desant powietrzny. Dzień dobry, Vedril. Teraz niech sobie tylko oznaczę kierunek, który mnie interesuje. A tamten kierunek mnie interesuje. To może oznaczać wspinaczkę jednak większą niż planowałem. Kto mnie widzi znowu? Samolot, niech to szlak. Luki Zarbolo, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za subskrypcję. Okej. Wydaje mi się, że to jest bardzo nieodpowiedni kierunek tutaj. I że ta wspinaczka może być niemożliwa. Szczęśliwie jest trochę drzew. Więc koleś rzuca bombami w kierunku, z którego dopiero nadszedłem, więc powinienem być w miarę bezpieczny. O, nikt się chyba nim zajął, chociaż nie. Dawaj, Nick, dawaj go! Wow. Skąd się wzięli? Wzięli się stąd, że kurde ich nie widzę, bo mam cały czas, jestem naćpany. Czy coś będzie dzisiaj z ekipą? No nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Nie planowaliśmy nic, co prawda. Ale to może być różnie. Dzisiaj są święta, więc dzisiaj też taki luźniejszy jeszcze stream trochę. Już kiedy nie jest luźny, nie? Dzień dobry, dzień dobry. No dobrze, Peaches. No następny, już niedługo, znaczy zaraz. Przyjrzyjmy się sytuacji tutaj. Taktycznej. Prawie żeśmy dojrzeli do tego, żeby mieć spotkanie z Fate. I wybierzemy się niedługo na tereny Jacoba, które są bardzo spoko. Zobaczę, jak tutaj mam 45 misji mam wypełnionych z 52. Sporo, ale spodziewałem się, że będzie więcej. A tu mam zaledwie 21 z 43. Posterunków kultu jest 8. A tu było ile? 7. Aha. No to jest ich więcej niż 2 i 3, o czym wspominałem. Ale nie na tyle więcej, żeby to było kłopotliwe i przede wszystkim, żeby było konieczne. Nie trzeba tego wszystkiego robić. Kurde, ziółka. Szukam żółtych ziółek. Siema, siema. Chłopaki, cześć. Widzę, że wyzwolony obszar. Peaches, zachowuj się, nie zjedz psa panu, bo... To niedobrze by się potoczyło. Zabierzmy co tutaj, zrabujmy co się da w tej okolicy. Ja tu widzę gdzieś komiks kolejny. Dla wierzących droga do... bla bla, to znamy już tę historię.
Mamy komiks. Firewatch się przypomina, co? No dobrze. Skoro mamy to, co mamy i jest ok, to interesuje nasz ten kierunek tutaj do skrzynki preperskiej. I po drodze zahaczymy o ten obozik, tu cokolwiek to jest. Nie mam pojęcia, co to jest, ale... We heard a lot of screaming coming from the old Hot Springs Hotel. The cult must be torturing people out there. Ooh, well, you can do something to help. You're forcing me to... Spokojnie, to tylko z Widy i Mary inne... Coś tutaj mówią, że są jakieś miejsca do sprawdzenia. O, proszę. Hotel. Podobno torturują tam. Oszty. Nie lubię tego terenu właśnie ze względu na te zwidy. Czy coś z narkotyków mogę dorobić? Przede wszystkim muszę zacząć... Te żółte zioła są dosyć trudne do znalezienia. Kupiłem sobie ammo? Kupiłem. Muszę zobaczyć, czy Erbek też ma jakąś amunicję specjalną. No, to no pies, to nie są piesie, okej? Okay? Piesie to są, wiesz... Te miłe. To są jakieś wściekłe bulldogi. Motowem go zabiłem, powinienem dostać achievement teraz. Wiem, muszę pilnować takich rzeczy. 7 na 8, no może to się jeszcze nie zaliczyło z jakiegoś powodu. Spróbujmy tego zdjąć tym motowem. No. Ha! Jest! Zrobione. I 2 punkty talentów kolejne. Sprawdźmy sobie, czy ja mam dobry kierunek. Tak. Cokolwiek tu jest, to jest jakiś amfiteatr. Trochę tęsknię za Boomerem i tą jego umiejętnością odkrywania wszystkiego. Zróbmy małą zmianę. Chociaż ten, kurde, lotnik jest przydatny, jak mnie zaatakują z powietrza. Ale to go zawsze można zawołać, nie? Weźmy sobie... Tak. Nie będę prawdziwym tym... Prawdziwy ze mnie... nie wiem... Beastmaster, nie? No i proszę. Uwolnijmy to dziewczę tutaj, które miało chyba być poświęcone przed chwilą. Niemożliwa rozmowa, tu się walka toczy. Nie, przestań się. Rany boskie. Zaraz będą się to wysadzić, nieważne czy tu stoisz czy nie. No uciekaj dziewczyno. Bo... No i co, idziesz dziewczyno? Okej, okay, twój wybór. Zrobiłem wszystko, co możliwe, żeby ją ocalić. Tak
takie rzeczy się zdarzają. Nie była niewinna. Wypraszam sobie. Jakiś speeches tam załatwił sprawę. Dobra, chodźcie zwierzaki. Lecimy dalej. Mniej rzeczy było w tym amfiteatrze niż się spodziewałem. A Montana to musi być zdrowe miejsce, w tym sensie, że wiecie, że... W tym sensie, że jak ktoś człowiek, jak tutaj człowiek spaceruje, to zwykły spacer robi takie kardio, że się w głowie nie mieści. No bo wyobraźcie sobie, ja wchodzenie na jakieś takie górki, w ogóle pod górkę jest górki, no strasznie mi serce wali. To chyba jest bardzo zdrowe. Tu, gdzie mieszkam, w ogóle nie ma takich miejsc, na które mógłbym połazić. A, zresztą, usprawiedliwię się. Jaki to ma sens, nie? Dlatego wiele razy mówię o tym, że tęsknię za małymi miastami. Naprawdę, jeżeli macie możliwość pracować w małej miejscowości, to nie wybierajcie dużego miasta. Duże miasto wydaje się, że jest takie fajne, ale... No, niby są kina, ale żeby do kina, no to... Jedziesz przez te korki, nie masz gdzie zaparkować, bo ludzie walą do supermarketów. Właśnie nie mam schodów, musiałbym pojechać do jakiegoś bloku i się wspinać po schodach bez przesady. Wszędzie daleko, a i tak, no, znaczy... Wszędzie na tyle daleko, że tylko samochodem można dojechać. W mojej okolicy... No powiem tak. W mojej okolicy jest gdzie chodzić, ale już wszędzie byłem i to po kilka razy. Mi się nudzi to. Nie lubię tak chodzić dla samego chodzenia. Wiem, że to nie jest żaden argument, zresztą nie wymagam... Znaczy, sam wiem, że to jest idiotyczne usprawiedliwienie. Tylko mówię, że jak sobie przypomnę, to w Bolesławcu ile było terenów takich troszkę górzystych. Chyba mam robion. Peaches, weź go zjedz. O tak. To Boomer go dorwał. Ładnie. Nie, nie. Większym problemem oczywiście jest to, że nie mam czasu na to, nie? Ale od czasu do czasu mam czas i cały ten czas spędzam dokładnie w tym samym miejscu za każdym razem. Czy tutaj to miejsce, gdzie była ta skrytka preperska? Bo coś nie widzę. Ach, trochę na lewo. Tam bardziej. O, Jelenia Góra, super. Jezu, tylko nie jaskinie znowu. Do każdego, kto to przeczyta. Edeniarze pozbywają się martwych aniołów, zrzucając je w szczelinę na szczycie wzgórza. Można by użyć tego utworu, by zejść do jaskini i ukraść sprzęt, który tam trzymają. O nie. O nie, 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 nie. Oni wrzucają tych narkomanów tutaj. I pewnie nie wszyscy nie żyją. No ja chodzę z córką na spacery teraz, to tam ciepło nie jest potrzebne, żeby chodzić z dzieckiem na spacery. Po prostu mała jest dobrze ubrana, jest wózek i się idzie, nie? Tylko, że no, jestem skrajnie znudzony już tym obszarem tutaj. Wszędzie byłem już po kilkanaście razy. Może nawet kilkadziesiąt razy.
Dobra, to mamy z głowy. Że tu jeszcze jacyś turyści jeżdżą, to jestem... Też pewnie przyjechali na spacer. Okej. Czuję, że te zwierzaki będą musiały zostać tutaj. Piernicze. Tu nie może ładnie pachnieć, co? Część z nich się obudzi, jak będę na dole, to nie będzie fajne. Wcale nie będzie to fajne. Kwas, czy co to jest? To jest naturalne, myślicie? Oh shit! Nie wygląda to dobrze. Na zapętlą autobusową po prawej stronie tworzyli ścieżkę rowerową, ale gdzie? Tutaj? Aha, wiem gdzie, wiem o czym, znaczy wydaje mi się, że wiem o czym mówisz. Ja tam byłem kiedyś, robiłem vloga i tam jeszcze pracowały te koparki, spycharki i tak dalej. Nie będzie to przyjemna wycieczka. Tak, tam jest poligon. Dobra, sprawdzę to sobie. W porządku, jesteśmy wyżej. Dużą zaletą tego kwasu jest to, że raczej żaden anioł tego nie przetrwał tutaj. Nie będą mi się te zombiaki budzić. Chyba. Mam nadzieję. W Olsztynie ponad 20 jezior. Ale wiesz, to ja tak potrzebuję wyjść z domu, połazić 2 godziny i wrócić z powrotem. A to się nie da. Wiesz, jak to w moim przypadku jest tak, że ja pracuję 8 godzin, czasami 9. Jestem 5 godzin z córką. W rezultacie zostaje mi... Jest tak. 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 5 godzin z córką. Zostaje mi 3 godziny, które mogę zagospodarować. Czasami nie robię nic takiego, co wymagałoby mojej obecności w domu i mógłbym sobie wyskoczyć gdzieś, połazić, nie? Przez te 2 godziny z 3. Ale... No dobra, mamy to. Ale z reguły jak mam te 3 luźne godziny, to moja żona coś tam chce, żebym zrobił. Coś z takich rzeczy, z księgowości, coś jest do zrobienia, no. Więc to nie zawsze są takie 3 dni. Leno, Jezu Chryste, co oni ci zrobili? Potrafili sprawić, że uwierzyłaś w te bzdury i do tego stopnia zapomniałaś, kim jesteś. Zapomnieć własne imię, jak to możliwe, Leno? Co on ci nagadał? Wskutek jakiegoś popierdolonego, krwawego rytuału wydawało ci się, że masz na imię Fate? To już bez znaczenia. Powtarzał ci, że jesteś wyjątkowa, ale ostatecznie wyrzucił tutaj twoje ciało, wyrzucił? By rozłożyło się wśród kipiącego szlamu. Jak zwykłego anioła. Fate? Wyrzucił tutaj? Myślicie, że ta historia tak tu się potoczyła? Byłbym zdziwiony mocno. No dobra. Mamy kolejne 7 punktów. Ja
Myślę, że możemy te 7 punktów na LKM-y przeznaczyć. I zobaczymy, co dalej. Znaczy, właściwie to nie jest na LKM-y, tylko Mistrzostwo Broni Ciężkiej, więc co to obejmuje? Kilka rzeczy. Szybsze przeładowanie, wycelowanie, zmiana LKM-ów, granatników oraz miotacza ognia. A. Musiałbym spróbować tutaj LKM-a sobie dorzucić zamiast tego. Chociaż, bo LKM zadaje większe obrażenia. Dobra. Wyszliśmy tutaj. Chodźcie, zwierzaki. Patrzcie, jak tam biegają sobie. Bawią się. Tu się coś niedobrego chyba dzieje. Jak widzicie, Peaches sobie radzi lepiej. Już, już. Nie przejmuj się, piesku. Wiem, jak jest. Z Pumą nie wygrasz. Ta kobieta zamieniona w anioła myślała, że jest Fate i ją wrzucili. A. Cholera, liczyłem na to, że tu 150 metrów będzie, ale go zastrzelili. Tam na pewno nie jest. O, blokada. Spokojnie, piesku, spokojnie. Mamy ich. Peaches, załatw tego dziada. To jest kamizelka, która nie jest mi potrzebna. Nie, to były jakieś zwidy. Tam też nasi. Dobra, przyjrzyjmy się temu, co tutaj można by zrobić dalej. Browar gwiżdżący bubr. Brzmi ciekawie, nie? Możemy się zająć tym hotelem, gdzie maltretują. Mam ochotę na to, to są takie... Ile tam mi paska zostało do końca? Już takie mały kawałeczek i będzie można się zająć. Będzie się można zająć Fate. Cywil uratowany. Wiesz coś, dziewczyno, ciekawego? Spokojnie, no nie, powiedz, co? Tylko samochód podjechał. Oni strasznie panikują i... Okej. Wiemy następne... Co mam... Misję mam zrobioną na 150 metrów? Nie wiem. Tak czy inaczej przyjdziemy się tutaj, no bo tej nie mam zrobionej na pewno, nie? Aha, misja na 150 metrów, o tym mówisz, o snajperskich tych. Tak, też nie możesz mieć racji, wiesz? Możesz mieć absolutnie rację. Zobaczmy. No tak. Zostały mi tylko eliminacje pistoletem. Co jest... Ja do końca nie wiem, jak to robić, nie? Eliminacja seryjna, zabójstwa z... To takie... Sabotaż to jest inna historia. Czyli takie w walce wręcz zabójstwa. Jakieś podwójne zabójstwa, inne takie rzeczy. Więc nie muszę się przejmować jakimiś umiejętnościami bojowymi. Ale w zasadzie, jeżeli chodzi o talenty, to mam wszystko wykupione, co mnie interesowało. Teraz to już tak zbieram te punkty dla relaksu.
To nie będzie duży posterunek. Trzeba będzie wypuścić... Trzeba będzie wypuścić Peachesa. Gdzieś tutaj. Żeby nas nie zobaczyli tylko. To jest dobre miejsce. Nie, Peaches, ty tu zostajesz, przepraszam. Peaches tu. Boomera wyślemy tam. Żeby przeprowadził zwiad. Biegniesz, piesku, biegniesz. Jak robię normalną eliminację, to na dole mam opcję eliminacji z broni bocznej. Tak, może o to chodzić, o czym spróbujemy to dzisiaj tutaj przeprowadzić. No dobra. Boomer jest tam. Sprawdził, co było do sprawdzenia, nie? Peachesa podoślemy trochę bliżej. Zobaczmy, czy coś można zabić gdzieś tu na górze. Jak będziemy już na dachu, to będzie dużo przyjemniej, ale... Jeszcze na chwilę wyślemy Boomera tu z tej strony. Nic tutaj nie spotka? Boomer, gdzie ty jesteś? A, biegnie, biegnie. Tak, nic więcej nie znalazł. To go wyślemy tam. Żeby nie ładował się w walkę, ja sobie poradzę sam. Gorzej, jak mi tu samolot zobaczy, nie? Będę na górze i... Ciekawe rozwiązanie z klimatyzacją, że się na oknie od strony, że to są te agregaty, które się wystawia na oknie od strony ulicy. W domu w ogóle nie zajmuje miejsca ta klimatyzacja. To jest takie najprostsze rozwiązanie. Dobra, już się nie muszę martwić o samolot. Przez chwilę. Ale ich tu jest. Brudny wymięty list. Nie jesteś pierwsza, Selena. Nie jesteś pierwszą, którą wykorzystał i odrzucił. Przez lata słyszałem, że ta Fate Seed jest wysoka jak jej brat i ma czarne włosy. Nie da się jej przegapić, aż tu nagle widzę cię w jednej z ich ciężarówek. Twoje blond włosy tańczą na wietrze i słyszę, jak wołają na ciebie Fate. Myślisz, że może cię tak po prostu zamienić, jakbyś nie miała własnego mózgu. Bóg wie, kim jesteś. Ty też, Selena, kocham cię. Nie zatrać się w tym. Wygląda na to, że ta Fate to w kilku egzemplarzach występowała. Być może to jest funkcja, jaką pełni ta dziewczyna. I ona się zmienia się jakby ta. Zwrócą uwagę? Może? Wracać po prędzej, czy później mnie zobaczy ten cholerny samolot. Co znaczy moving in? Co się dzieje? Zwrócić uwagę na alarm wyłączony? Nie. Kurde, dałem ciała. Chciałem go po cichu wyeliminować i proszę. Nic z tego. Nie widzę tu żadnej eliminacji z broni bocznej.
Dobra, teraz była. To jest taka eliminacja dwóch osób naraz tylko. Piekielnie ciężko to przeprowadzić. Oh my god. Wpadka. Może mnie Peaches uwolni. No ja pierdzielę. Nie ma lekko. Zaraz się pojawiły, że mogłem w lewo albo w prawo. Ale pierwszy raz to robię i ten... Ciężko jeszcze. Miejsce wyzwolone bez alarmów. Taki plus. Ale tymi dwójkami to się zajmę gdzieś chyba w otwartych obszarach, bo tutaj jest dosyć ciężko to zrobić dobrze. Za dużo się kręci ich. Ale prawie dobrze wyszło, no. Prawie dobrze. Zależy mi na tych achievementach i... Fate Seed drwi z ciebie w błogości. Czas z nią skończyć. Pewnie, że skończymy z nią. Ale gdzie konkretnie? Ze mnie drwi. No, mamy to. Czy rzucam kamieniami? Czasami rzucam, ale generalnie radzę sobie bez tego i odzwyczaiłem się od korzystania z tych rzeczy. Dobra. Najwyższa pora zrobić tutaj małą zmianę. Tak, więc weźmiemy sobie LKM-a. Ile tutaj jest? To jest jakiś specjalny. Ale one się niczym nie różnią. Natomiast ten i ten czym się różnią? Wolę ten, bo ten ma większą... Okej, weźmiemy sobie zamiast karabinu. Założymy tutaj... Akoga na to. Akok mi się tak dziwnie wydaje, dziwnie mi się kojarzy. Nie wydaje mi się to sensowna nazwa, no ale... Niech będzie. Zawsze mnie upominacie, żebym mówił Akok, no to już mówię Akok. Tylko dużym problemem LKM-a jest to, że nie ma do tego amunicji. Do karabinu znajduje amunicję wszędzie. A do tego niespecjalnie. Zastanawiam się, czy warto. On jest bardzo mocny. Duże obrażenia zadaje LKM. Większe, znaczy duże. 7 obrażeń zadaje LKM. Zastanawiam się, czy tutaj tej snajperki nie zmienić, ale czasami ona się przydaje. Znaczy, ja też wolę ACOK, ale no, jak jeżeli faktycznie powinno się wymawiać ACOK, no to powinienem jednak próbować poprawnie. Nie na wszystko zwracam uwagę, ale jak są jakieś nazwy konkretnych przedmiotów, no to... W jakiej błogości ona na mnie czeka? Błogości? W sensie w błogości? Nie wiem, jak się do niej dorwać. No dobra, chyba wiem już, szczerze mówiąc, ale... Ale najpierw... Wybiorę się w tym kierunku i potem będziemy myśleć, po drodze pewnie coś... ciekawego się przydarzy. Co znaczy szturmówka z tłumikiem? Czekajcie, mam pomysł, zrobimy inaczej.
Sama do mnie przyjdzie, mówicie? Już zmieniam tę broń tylko tak po to, żeby coś tam mieć innego. Zaraz poszukamy czegoś, co ma dużo obrażenia. O 9 rano. Mam samolot o 9 rano. Nie dam rady, bo jak... Muszę być na lotnisku, o 9 mam wylot, czyli muszę być na lotnisku gdzieś o 8. No ale nie zdążę, bo nie będę ryzykował, że się spóźnię na samolot, bo mam potem 3 samoloty kolejne. No... No to chyba tak. No chyba tak. Agusiu, pogadamy o tym, ale no, pogadamy o tym, ale to nie jest w ogóle, wiesz... Spokojnie, no, coś wymyślimy, okej? Okay? Nie panikuj. No ja na pewno nie mogę się spóźnić na samolot, bo mam... No nie wiem, no ciekawy jestem, czy gdybyś ty musiała... To nie mogę się spóźnić na samolot, choćby nie wiem, co się działo. No dobrze, zastanowię się nad tym, okej? Okay? Aga, sprawdzę dokładnie na biletach, czy ty wymyślisz, że ma wszystko zapamiętane dokładnie. No ci... Jezus, z kobietami to jest... Problem mamy taki, że jadę... w środę wyjeżdżam. Powinienem być wcześniej na lotnisku, nie? Lepiej być wcześniej, zwłaszcza, że o 8 rano jest ruch straszny, nie? W mieście i boję się, że nie zdążę na to lotnisko. No nawet gdyby raz nie poszedł do szkoły przez jeden dzień, to by się nic nie stało z powodu tego, że go nie ma kto zaprowadzić, nie? No ale dobra, pal licho. Mamy tutaj coś takiego. A tak swoją drogą to jest trochę inna snajperka. Zobaczmy. Ta jest zablokowana. Ta, której używam, no, też ma 8 obrażeń. W ogóle nie ma powodu, żeby jej zmieniać. Ewentualnie można tą, bo ma większą szybkostrzelność. Ale ma zmniejszoną celność. Właśnie jeszcze nie mogę powiedzieć, gdzie się wybieram. Chyba, żebym sobie... Ale to są strasznie słabe obrażenia tych... LKM ma największe, no. Snajperka, potem LKM. Tyle. Oho, już mnie fate dorwała. Zobaczymy. Did you think you could just continue to do what you wanted without consequences? I've been reasonable, I've been fair. But you were just so selfish! You forced someone to leave that didn't want to go. Also, you could be what? A hero? Do you know what hubris is? Arrogance before the gods. The Greeks saw it as a dangerous form of pride that invoked the goddess Nemesis, who would seek retribution. I win this hand. You have to wear a button. What do you say? Straight flush. If violence is the only language you choose to speak, I'll speak your language. And when their blood is on your hands... And when their blood is on your hands... We'll see how heroic you feel. We'll see how heroic you feel. What are you doing? Whoa. I'm sorry to have to do this. I'm sorry to have to do this. I wanted there to be another way. I wanted there to be another way. You made your choice. But you made your choice.
told you, I didn't want to leave. O matko. To się porobiło, co? Kurde, no byłem gdzieś na zewnątrz, załatwiałem swoje sprawy. No, nie mam co robić, tylko siedzieć i was pilnować cały czas. Zamknięte. Muszę pamiętać, że to jest LKM i nie potrzebuję przeładowywać co chwilę. I nie jest też takie precyzyjne jak snajperka. To mam wyczyszczone przynajmniej mury, nie? Wszystko zamknięte? Spokojnie, teraz pośpiech i tak już nikomu nie pomoże. Jedne drzwi zamknięte, drugie drzwi zamknięte. Spróbujemy wejść na górę gdzieś. Na pewno nie tędy. W porządku. Źle się dorwali. You try to keep us out of this building, and we must teach you the truth. Nothing can stop the father. Harvesting souls is dirty work. They'll see. They'll see. I'm gonna get out of this somehow. Sometimes you can be too kind. Oh, God! Move! Good luck, brother! I'm going for higher ground. All right! Maybe they'll wrap them off. My life flashed from my eyes there. Please help us. I'm begging you.
Załatwieni. Something happened with Virgil and the Marshal, and then everything went nuts. They got the sheriff, Rook. They got everyone. We're in trouble. We gotta move. The gate's locked. One of those fuckers out there has the key. Hurry! Mm-hmm. Quick! Bring the key! Potrzebny klucz, okej. Nic tu więcej nie widzę, jeśli mam być szczery. Mam ich wszystkich obszukać teraz? Wszystko, co było do sprawdzenia, sprawdziłem. Zobaczymy jeszcze wyższe kondygnacje. Tu nic nadzwyczajnego. Coś tu jeszcze jest? Jest. Mamy. Oh no. 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 Help me! Put pressure on it! Come on, Virgil. Come on. Come on. This is what she does. Takes. Destroys. Find her. Kill her. Don't let her get away with this. No dobrze. Zajmiemy się Fate w takim razie. Fajna koszulka, nie? Tak. To prawda. Zdjęcie. Proporcje. Myślisz, że jest na dachu? Możliwe. Amunicji to mi tu raczej nie zabraknie, co? Szkoda, bo chciałem bronię zmienić, tu nie mogę jednak. LKM trochę rzuca i... Tu się nie dostanę. Ale zaraz. Serio? Nawet palnikiem? Nawet palnikiem. When this is over. We will all be together in the bliss. Nie wiem, czy będzie to przyjemna walka w jej świecie. Na jej zasadach. Come to me, and I'll show you a world you never dreamed possible.
Wygląda to wszystko tak, jakby tu był jakiś równoległy świat. Ten... I na tym całym obszarze... który Fate kontroluje. Walking the path. But now he understands its purpose. And he'll join our family in Eden. And if you try to stop him. Schluck. A wall between you and the Father. A wall that kept you from seeing his truth. So I will knock down that wall. To accepting the word of the Father into his heart. And when he does, there's no coming back from that. A ja trafiłem teraz za pierwszym razem. He's our savior. But you'll be the one who decides what happens. You are the start. He'll be the end.
It was always gonna happen this way. You'll walk the path. You'll rescue your sheriff. You'll be the hero. And then you'll choose. And if you don't listen to him,